Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Unboxing Manner, a to jest recenzja pierwszego tomu wielkiej kolekcji komiksów DC Comics. Na pierwszy ogień idzie Batman Hush, część pierwsza. No i pewnie zastanawiacie się, tak, oto jest jedna z nowych serii na moim kanale, wracam do swoich korzeni, czyli do komiksów. I mogę Wam zagwarantować, że wraz z recenzją komiksów DC powrócą właściwie również recenzje wielkiej kolekcji komiksów Marvela, co myślę większość z Was zadowoli, bo wiecie, że praktycznie od wielkiej kolekcji komiksów Marvela rozpoczynałem swój kanał, stanąłem w sumie na 58 tomie, za niedługo przyjdzie mi 59. No i mam nadzieję, te kolekcje będę dalej zbierał aż do samego końca, ale dobrze, żeby nie przedłużać. Zaczynamy od wielkiej kolekcji komiksów DC, która, jeżeli chodzi o rozmiar, bardzo przypomina nam przede wszystkim o wielkiej kolekcji komiksów Marvela. Znowu mamy naprawdę ładnie wykonany tom, który opłaca się zdecydowanie kupić. Pierwszy numer kosztował raptem 14,90, co jest naprawdę bardzo dobrą ceną. Osobne komiksy zdecydowanie drożej kosztują. Z tyłu mamy oczywiście krótki opis tego, co znajdziemy w środku, krótką historię zachęcającą nas do kupna tego komiksu. No i co ciekawe, na grzbiecie mamy pierwszą część naszej nowej układanki, która ułoży nam kolejnych superbohaterów, tym razem DC Comics. No i co mamy pierwsze? Na początku zajmiemy się pierwszymi stronami naszego komiksu. Mamy oczywiście krótki wstęp, informacje o twórcach, które według mnie, szczerze powiem, te ciekawostki są dużo lepiej rozmieszczone niż w wielkiej kolekcji komiksów Marvela. Z ich zdecydowanie więcej. Dodatkowo na samym końcu otrzymujemy jeszcze jeden dodatkowy komiks. Natomiast jeżeli chodzi o jakiekolwiek spoilery, postaram się ich w jakiś sposób uniknąć, aby nie zepsuć Wam po prostu frajdy z czytania tego komiksu. No i na samym końcu pierwszą stronę z tych dodatków to mamy o legendzie Mrocznego Rycerza, kilka słów. Mamy również skan jednego z pierwszych komiksów, czyli Detective Comics. Oraz tak jak już wcześniej wspomniałem, myślę, że mogę śmiało pokazać Wam go w całości, czyli komiks o Batmanie, właśnie ten numer z tej okładki, o której Wam przed chwilą wspominałem. Komiks bardzo króciutki. No i na samym końcu mamy oczywiście uzupełnienie, czyli to, co znajdziemy w kolejnych tomach naszej wielkiej kolekcji komiksów DC. No i ewentualnie informacja, żeby zacząć od początku, czyli wszystko na wzór wielkiej kolekcji komiksów Marvela. Pod koniec otrzymujemy oczywiście informacje na temat kolejnych tomów bądź powiązanych tomów z naszymi superbohaterami. Tak jak już wcześniej wspomniałem, na pierwszy tom został rzucony Batman Hush, część pierwsza. Powiem szczerze, jeżeli chodzi o samą fabułę, nie będę tutaj zbytnio mówił, bo naprawdę tu można wyspoilerować bardzo dużo. Mogę jedynie powiedzieć, że jeżeli chodzi o samą fabułę, dotyczy ona m.in. porwania pewnego chłopca, nad którym oczywiście Batman prowadzi śledztwo. Mamy tutaj przede wszystkim wiele intryg. No i trop wiedzie do kolejnych wrogów naszego Mrocznego Rycerza, a ci tak naprawdę okazują się być tylko i wyłącznie pionkami w grze, której celem jest obalenie naszego superbohatera. Ale tak naprawdę kim jest ta postać, która włada za sznurki, która steruje naszymi złoczyńcami, protagonistami? Jest oczywiście nią tytułowy Hush, no bo jak mogło być inaczej, to właśnie jest imię, nazwa, czy tam przydomek naszego głównego złoczyńcy, ale pytanie brzmi, dlaczego tak bardzo chce upadku Batmana? No i tego właśnie dowiecie się w tym komiksie. Komiksie, który ma dość sporo stron, jest grubo wydany, także to jest na pewno duży plus tej wielkiej kolekcji komiksów DC. Jeżeli chodzi zaś o samą historię, to Hush to jest jeden z tych komiksów o Batmanie, w którym występują niemal wszystkie najważniejsze postacie z otoczenia naszego bohatera Batmana. No i zarówno jego wrogowie, jak i sojusznicy. Mamy masę bohaterów, masę różnego rodzaju dialogów. Przede wszystkim komiks jest bardzo, ale to bardzo bogaty w dialogi, co jest tylko i wyłącznie na jego plus. Praktycznie nie ma tutaj stron, gdzie byłoby po jednym, dwóch zdaniach napisane. Zawsze gdzieś mamy jakieś odpowiedniki, jakieś ciekawostki, możemy się naprawdę dowiedzieć masę różnych ciekawych rzeczy. Sama intryga jest dość skomplikowana, ale jest jednocześnie bardzo przejrzysta. Nie ma przede wszystkim szans, by pogubić się w jakichś tam zawiłościach fabuły. Fabuła idzie prostym torem, a my jedziemy przez niego niczym zawodnicy Formuły 1. Cały czas ta sama droga i te same okrążenia. Jest natomiast kilka takich trochę
większej tajemniczości, sporo efektownej akcji, no i przede wszystkim zapierające dech w piersiach tempo, można tak powiedzieć. Jest to po prostu hasz, to jest bardzo energetyczna historia, która cały czas trzyma w napięciu do samego końca. No niestety nie zdołali tego połączyć w całość, zdecydowali się na dwa tomy. Na szczęście otrzymujemy drugi tom zaraz po 2 tygodniach od tego pierwszego. Ja już go mam, zacząłem sobie czytać, także recenzja drugiego tomu pojawi się już niebawem. Myślę, że te odcinki będę tak co tydzień, co 1,5 tygodnia wrzucał na mój kanał. Dodatkowo na koniec pierwszego tomu autorzy zaserwowali mocny, jak to się mówi, cliffhanger, czyli chcemy jak najszybciej sięgnąć po dalszą część, żeby wiedzieć, co się tak naprawdę stało. Wady tego komiksu odkrywa się dopiero po jego przeczytaniu i tak naprawdę są minimalne błędy logistyczne, jak ja to osobiście nazywam, takie minimalne nieścisłości fabularne. Chociażby jeden w momencie, kiedy wszyscy wrogowie Batmana nagle znaleźli się na wolności. No ale komiks sam czyta się naprawdę z wypiekami na twarzy. No i również się z takimi ogląda, bo kreska jest absolutnie fenomenalna. No ilustracje Jima Lee prezentują się znakomicie i myślę, że są znakomitym uzupełnieniem tego albumu. Przede wszystkim, co mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o start wielkiej kolekcji komiksów DC, to wypadł on bardzo okazale, ponieważ na początek wybrano jednego z najpopularniejszych bohaterów tego uniwersum oraz przede wszystkim jednego z najbardziej efektownych pod względem złoczyńców oraz historii z jego udziałem. Myślę, że ta powieść przede wszystkim powinna przypaść do gustu naprawdę dużemu gronu. Myślę, że przede wszystkim polecam ją osobom, które w jakiś sposób z Batmanem jeszcze nie są związane, choć na pewno takowych jest mało. Myślę, że ta historia zachęci Was m.in. do przeczytania kolejnych komiksów z naszym superbohaterem, które również znajdą się w wielkiej kolekcji DC Comics. Warto zwrócić przede wszystkim uwagę, jeżeli chodzi o sam album, który jest wykonany naprawdę dużą precyzją i dużo bardziej podobało mi się to wszystko niż w przypadku wielkiej kolekcji komiksów Marvela. No i sama jakość wydania wygląda nieco lepiej od swojego naprawdę marvelowskiego odpowiednika publikowanego przez Hachette. No ale tak na podsumowanie, myślę, że przede wszystkim to jest bardzo dobry start z bardzo dobrą historią, z tajemniczym zakończeniem, no i z chęcią przeczytania kolejnego tomu, który będzie już niestety droższy, bo z tego co mi wiadomo będzie już kosztował 29,99, choć wszystkie pozostałe tomy będą już w standardowej cenie, czyli 39,99, czyli ta sama cena jak w przypadku wielkiej kolekcji komiksów Marvela. Ja niestety Marvela muszę nadrabiać przez kupowanie na niektórych aukcjach, bo niestety w sprzedaży detalicznej już tej kolekcji nie ma, są tam końcowe tomy, ale spokojnie, my to wszystko nadrobimy. Tak jak już wcześniej wspomniałem, będzie to na zmiany. Raz będzie wielka kolekcja komiksów DC, raz wielka kolekcja komiksów Marvela. Tak będą wyglądały moje recenzje w jakości 4K. Mam nadzieję, że Wam to odpowiada. No i co? To by było tak właściwie na tyle, a więc to była recenzja pierwszego tomu wielkiej kolekcji komiksów DC Hush, część pierwsza. A więc jeżeli podobał Wam się ten filmik, to nie zapomnijcie kliknąć kciuka w górę oraz zasubskrybować mojego kanału, aby być bliżej z informacjami dotyczącymi nowych filmików, aktualności oraz recenzji komiksów. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnej recenzji, trzymajcie się, cześć!